Cześć, witam Was dzisiaj w naszym kolejnym odcinku i zapraszam na pyszną zupę tajską. Przygotowałam sobie już wszystkie składniki, a jest ich dość sporo, także zabieramy się od razu za pracę, bo możemy się nie wyrobić. Więc co nam będzie potrzebne do ugotowania takiej zupy tajskiej? Więc tak, tutaj na tacce, jak widzicie, mam takie małe skrawki piersi z kurczaka, którą podsmażę na patelni. Na razie tylko z dodatkiem soli i pieprzu. To będą potrzebne nam do tej zupy. Jest to taka nieduża ilość, bo ja nie chcę tak przesadzać, żeby to nie była aż taka bardzo mięsna zupa, tylko taka właśnie bardziej warzywna. Do tego ugotowałam sobie, tutaj na miseczce mam makaron. Jest to makaron takie grube, widzicie, takie grube wstążki. Jest to makaron ten taki, wiecie, co ja zawsze go używam, włoski. I no, może go nawet będzie za dużo tak na taką zupę, ale zobaczymy. To jest makaron z semoliny. I co dalej nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebne krem z kukurydzy, czyli to nam da słodkość. Odrobinkę podleję olejem spod anchois, żeby nadało taki rybny troszkę smak, bo nie mam ani krewetek, ani żadnych tak ryb, żeby tak trochę żeby nadać takiego właśnie smaku. Do tego dam takie przyprawy właśnie, jak przyprawa właśnie do chińskiego dania, takie tam, taka różna, różne mieszanki. I do tego dam, zapomniałam sobie naszkować, dam do tego, wiecie co, curry będę też dawała, curry. Oczywiście soja sos, którego też zapomniałam naszkować, soja sos, teriyaki, także soli nie będę potrzebowała dawać. Co dalej chodzi o jarzyny? O jarzyny, ja może od razu sobie odstawię te rzeczy, które już użyłam, znaczy które Wam już powiedziałam. Będzie więcej miejsca. I zobaczcie, tak, szczypiorek, miałam tak w lodówce tam ze 6, może 8 fasolek żółtych, to wrzucę. Mam kawałek cukinii, mam marchewkę, kawałek imbiru będzie mi potrzebny, pół limonki soku, kawałek czerwonej cebulki i pekińską kapustę i kilka pieczarek. To po prostu takie, nie wiem czy zużyję całe pieczarki, myślę, że będzie za dużo. Tej pekińskiej kapusty też nie sądzę, żebym użyła całej, bo tej zupy będzie bardzo dużo. Więc tak, zaczniemy od tego, że na patelni rozgrzeję tłuszcz. O, dam tak, powiedzmy, no, ze 3, raz, 2, 3, dobrze, 4 łyżki dam oleju. To ja mówię na patelni, ale wiecie, to jest taka patelnia po prostu ta wysoka, także ona właściwie no, nadaje się tak samo do gotowania jak garnek, bo jest taką ma wysokość. Dobrze, i tak jak mówiłam, to na razie troszeczkę tylko posolę piersi z kurczaka, a dosłownie szczyptę, bo nie chcę tego właśnie na razie przyprawiać, bo to będziemy przyprawiać zupełnie inaczej. Więc to tylko tak posoliłam delikatnie. I teraz wszystkie jarzyny, które mam właśnie tutaj. Aha, i to wszystko na koniec zalejemy. Powinno być mleko kokosowe takie, ale ja nie mam kokosowego mleka, więc użyję waniliowe. Należy go doprowadzić, to można też, no można to ubić właśnie spieniaczem do mleka, ale można tak, wiecie, też mocno wstrząsnąć i ono się zrobi takie z pianką. I wtedy to jak będzie taka pianka, wtedy się zaleje dopiero naszą zupę. No i oczywiście czosnek do tego jeszcze będzie też potrzebny. Możecie dać w proszku, możecie dać w tym. Ja może dam jeden ząbek
takiego i w proszku dosypiemy resztę. Ale to już jak będziemy przyprawiać. Jeden ząbek naszykowałam. Dobrze. Ok, czyli tak, zabieramy się za krojenie jarzyn. Kurczaka zaraz wrzucimy na patelnię. Niech on się tak nam fajnie podpiecze. Tak, uważajcie oczywiście, żeby go nie przypalić, tylko tak leciutko go podpieczemy. O, i niech on sobie tak leży tutaj na tym tłuszczu, na takim małym płomieniu, nie za dużym. Dobrze, i teraz zaczniemy może najpierw od kapusty pekińskiej. Aha, czekajcie, cebulę. Nie mogę się pomieścić. Dobrze. To na razie odsuniemy na bok. Pilnujcie tego kurczaka, żeby on się na wolnym ogniu tak tylko lekko dusił. Więc tak, kapustę pokroimy takie o, taką. Ja nie użyję całej tej kapusty, ja użyję połowę. Normalnie tak jak kroicie takie niby główkę przekroiłam na cztery i to właśnie skroję. O, i to zostawimy, taki kawałek zostawimy na przykład, może być do rosołu, wrzucić czy na jakąś sałatkę. Ja to też do rosołu dodaję, wiecie, bo jest bardzo, bardzo fajnie. Do tego dam szczypiorek. Pokroję go tak pod kątem. Szczypiorek. Szczypiorku też można jeszcze potem dać do dekoracji. Czyli tak, szczypiorek odkładamy. Przemieszam naszego kurczaka. On się ładnie rumieni, ale się nie robi taki, wiecie, nie robi się brązowy, bo ja nie chcę takiego brązowego uzyskać. I używam teraz kawałek cebulki. Cebulę, jeśli lubicie, to dajcie większy kawałek. No ja dam tylko taki malutki, bo ja nie chcę dużo cebuli w tej zupie. Ale jest ona niezbędna, bo wiecie, ona też nada smak, ale też nada i kolor. Także trzeba ją wrzucić i koniecznie, żeby była czerwona, bo wtedy ładnie wygląda na, wiecie, na tym. No, w zupie po prostu się ładnie komponuje. No i pokrójcie w takie. Nie wiem, czy nie będę musiała sobie wziąć ostrego noża, bo ten nie jest taki ostry. O, wystarczy. Już tej nie będę kroić. Dobrze, mam cebulę. Muszę jednak ten nóż, wiecie, zmienić sobie, bo ciężko mi jest kroić tym nożem, bo on jest ostry. No i fasolkę wrzucę, pokroję ją też tak pod kątem, a tam i tak jakby było z jarzyn, można byłoby powiedzieć, że marchewkę i cukinię naszą pokroimy właśnie, wiecie jak, pokroimy obieraczką do jarzyn, tylko taką, jeśli macie taką końcówkę. O, właśnie muszę tą cebulę się pozbyć, tej cebuli, przykrywając ją, bo znów mnie szczypie w oczy. Co to się stało, że tak mnie teraz szczypie strasznie cebula? Nigdy mnie tak nie szczypała w oczy, jak teraz. Okropnie. I zobaczcie, pokroję takie... O, nie tą końcówką, o tą, widzicie? Takie się nazywają paseszki julienne. Czyli cukinia jest trochę gorzej ukroić, ale z marchewką jest łatwo. Dlatego jest z cukinią źle, bo ona się po prostu, widzicie, łamie na pół i nie jest tak znowu łatwo ją
zrobić, no ale może sobie jakoś poradzić. Pokroiła się. Wrzucę ją do naszych jarzyn. O, widzicie, jakie paseczki fajne? O, takie. Widać chyba. I z marchewką zrobię to samo. I tak się to szybko robi. Nie jest to jakoś tak długo, nie zajmuje czasu. A ładnie wygląda. Wiecie, na talerzu bardzo to ładnie wygląda i fajnie się je. I z drugiej strony jeszcze uda nam się może, albo i się nie uda. Bo no, nie jest tak łatwo już tą stronę, widzicie, bo ona jest już mała. No to te wtedy trzeba już sobie pomóc tą grubszą stroną i tak pokroić. Nieważne, on tam mogą być jedne takie, to naprawdę nie przeszkadza. Wolałabym, żeby były wszystkie jednakowe, no ale nie wychodzi mi coś. Musi być do tego, wiecie, duża marchewka, taka solidna, to wtedy się piękne paseczki robi. Ale w moim przypadku to ta marchewka jest taka marniutka, bym powiedziała. A odłożę ją i nie przeszkadza już. Trudno, tak będzie jak jest. No i tak, tak czy inaczej paski żeśmy uzyskali. Teraz należy zrobić robotę z pieczarkami i to już będziemy mieli, słuchajcie, mam pełno pod nogami tych moich jarzyn. Dobrze. I czosnek też pokrójcie w paski. Paseczki. Teraz. No i teraz zaraz się pomalutku już na tego kurczaka wrzucam te nasze warzywa. On się już poddusił, tyle że no jeszcze może chwileczkę mu dam. Ja sobie jeszcze przez ten czas pokroję te pieczarki w takim razie. Pieczarki dam bez ogonków. No tam ile macie? 8 sztuk. Nie, też nie dużo, bo wiecie, chodzi o to, żeby nie uzyskać z kolei zupy pieczarkowej, tylko one mają być tak troszeczkę mają tam się pokazywać w tej zupie, ale nie trójcie dużo, bo nie będzie miało wyglądu, smaku takiego, jak będzie dużo pieczarek. Powinny być te grzybki, wiecie, to jest taka ala tajska, bo powinny być do tej... Także te chińskie grzybki, no ale ja nie byłam akurat na zakupach w ciągu tygodnia, więc pomyślałam sobie, że zrobię taką, na jaką mam składniki, czyli będzie alatajska, ale myślę, że też będzie dobra. No. I już mamy jarzyny. Teraz dam do tego kawałeczek imbiru. No, mówiłam wam, że się obiera łyżeczką, ale już teraz obrałam tak nożem po prostu. Najlepiej się skrobię łyżeczką właśnie imbir. A już jest całkiem pokrojony. Dobrze, także mamy już wszystkie składniki pokrojone. Oprócz tych naszego bunzeru też paseczki pokrójcie cieniutkie. Uważajcie tylko na palce. Ja sobie teraz zmieniłam nóż, to muszę uważać, żeby się nie skaleczyć. No, takie paseczki, takie trochę mi się poprzecinały te paski, ale to nieważne. Nie dam może całości, wiecie, bo ja to wezmę na miseczkę. Będziemy w trakcie dodawać, bo nie wiem jak to będzie po prostu, żeby nie zrobić za ostrej, bo to jest świeży korzeń, wiecie, inaczej jest
suszony imbir, a inaczej wygląda jak się, znaczy inaczej wygląda, no wygląda na pewno inaczej, tylko po prostu inaczej smakuje, mocniejszy jest. Także ja go odstawię po to, żeby dokładać w trakcie. Dobrze, i teraz tak, mamy naszą limonkę, przekroję ją na pół i będziemy też dodawać do, jako przyprawę. No i tak, nasz kurczak już jest popieczony. Robi się taki fajny złoty kolor. Zobaczcie. Nie trzeba mocniej. Tak jak jest, wystarczy. I teraz do tego właśnie dorzucam wszystkie jarzyny. I tak tego będzie, zobaczcie, cała miska. Jeszcze mam miskę makaronu. Dobrze, niech nam się to... Makaronu też nie musicie dawać całego, ja ugotowałam bardzo dużo, ale ja go nie zamierzam, no nie dam go całego, dlatego że po prostu no zostawię sobie, może z serem zrobię albo z jakimś sosem, no bo będzie za dużo na tą zupę. I teraz tak, tutaj już mamy, tak jak widzicie, przyprawy do naszej zupki i będziemy zaraz przemieszajcie. Trzeba będzie troszkę podlać wodą. Dlatego, że wiecie, że to już pachnie. A jeszcze jest nic nie dodane, żadnych przypraw nie mamy. One się, te warzywa, mają dusić tam może z 10 minut, nie dłużej. Troszeczkę podlejemy wody. Odrobinkę. Około tam, nie wiem, 3-4 łyżki, 50 wody taką, niedużą. I teraz przyprawiamy. Włożę do tych naszych jarzyn, trzeba teraz zwiększyć płomień. Włożę naszą, tak wygląda, to jest, wiecie, ta. Krem z kukurydzy. Jeśli byście dostały, ja kiedyś zrobię taką na kanale zupę tajską, ale taką prawdziwą, z prawdziwych chińskich wszystkich produktów. Są takie malutkie kukurydze, takie miniaturki dosłownie. No to one pięknie w tej zupie wyglądają i te grzybki, mąk chyba, mąk czy o, mąk się nazywają? Nie, nawet nie pamiętam, jak się te grzybki nazywają. Takie malutkie, albo takie te drugie, takie większe też. Mun, grzybki mun. To one są, oddadzą naprawdę taki no, dobry no, smak tej zupy tajskiej. Ale taką kukurydzę, czyli to jest taka no, taki krem z kukurydzy, ona jest bardzo słodka. Słodki jest ten krem, także on też nada fajnego smaku tej zupie. Dam ten krem, nie wiem, raz. Nie wiem, czy jeżeli nie macie takiego kremu na przykład, to możecie dodać słodką kukurydzę. Normalnie z puszki. Dodam 4 łyżki. Może 5. No na razie dałam na razie 4-5 łyżek dałam, na razie wystarczy. I zobaczymy, co tu dalej będzie, jak to będzie miało się smakowo. Zamieszamy wszystko. Trzeba zwiększyć ogień. Ślicznie już pachnie, wiecie? Nie dłużej tym warzywom trzeba dać. Od momentu, kiedy one się tak zagotują mocno, czyli w przypadku, tak jak u mnie, będą się gotować 10 minut. Nie dłużej, naprawdę. I teraz tak, troszeczkę dodamy oliwy. To jest spod anchois. No, jak odkręcę, to dodamy. Odkręciłam. To jest, będzie miała taki leciutki posmak, wiecie, rybny. Ale niedużo. Tej oliwy dajcie dosłownie... No, taką płaską łyżeczkę, bardzo płaską. Tak, żeby tylko dać leciutki, nadać smak
Jeśli macie taką przyprawę, bo są też takie przyprawy, właśnie przyprawy krewetkowe, takie różne rybne sosy, to dajcie tamte. Ja nie mam, ale dam z podanszuła. Myślę, że to będzie ten sam aromat. Zaraz zobaczymy. No, pachnie już ładnie. Pachnie bardzo ładnie tym, tak troszkę delikatnie, jakby krewetkami czuć. I teraz to, tak jak powiedziałam, całość dusimy 10 minut. I tu mamy teraz akurat, wiecie, czas na to, żeby te wszystkie przyprawy dodać. Czyli tak, dodaję curry. Curry nie sypcie też dużo. Sypcie taką płaską łyżeczkę curry, wystarczy. Płaską łyżeczkę curry. Następnie tej przyprawy do chińskiego jedzenia. To ona jest ostra, to też nie sypcie dużo. Sypcie też łyżeczkę. To na pewno w Polsce są takie przyprawy do tajskich dań. Także dosypcie tego. Ja mam tą ostrą, więc dodaję trochę. Dodaję teriyaki do ryb, żeby też dać troszeczkę taki posmak. A daję taką łyżkę, wiecie, do zupy. I soja sos. Także soli nie używam w tej zupie. I też łyżkę soja sos. No i to by było na tyle. Dam teraz troszkę cytryny, limonki, ale później jeszcze wycisnę pod koniec jeszcze raz. I taką zupkę właśnie zamieszamy. To dusi. Zmniejszę ogień, wyciągnę sobie pokrywkę i 10 minut. Także kochani, widzimy się za 10 minut, dolejemy mleczko, doprawimy jeszcze ostatecznie, dołożymy makaron i będziemy próbować, jak wyszła. Także do potem. Jestem po przerwie. Warzywa są już gotowe. Także słuchajcie, dokładamy kluski. A z tego, co ja dokładałam do tej zupy, to jest tylko trochę tej przyprawy, do tajskiej przyprawy. Ale wy, jeśli chcecie, ona nie jest bardzo ostra, ale wy, jeśli chcecie, to dołóżcie sobie na przykład więcej imbiru. Ja zobaczę, jeszcze może dołożę. Dołożę teraz makaron. A makaronu dołożę połówkę, bo cały byłoby za dużo. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak mi się sporo ugotowało. Ale to zdecydowanie jest za dużo. No myślę, że... Wiecie, ja mam taki dobry sposób na to, żeby się makaron nie kleił. Wlewam troszkę oliwy i zawsze go mieszam z oliwą. W tym wypadku też zmieszałam z oliwą, z oliwek. Ale i tak się trochę poprzyklejał. Także tyle wystarczy. I mieszamy. I teraz tak, w zależności od tego, jaką chcecie mieć tą zupę gęstą, to należy dolać właśnie troszkę mleka, no i troszkę może wody dolejemy. Zobaczymy jak. Chciałabym bulionu, ale już nie mam rosołu niestety. Więc można też dolać wody. Najpierw wlejemy mleko. Tak jak mówiłam, trzeba dobrze wstrząsnąć, żeby się taka lekka zrobiła pianka. Można też większą ilość mleka wlać. Teraz jak wlejemy mleczko, to na pewno będzie ona trochę jeszcze niedoprawiona, więc na pewno będziemy jeszcze sojowy sos dawać. O, warzywa są takie lekko nierozgotowane, nie są rozgotowane, są fajnie je widać. Uważam, że no jeszcze troszkę, konsystencja musi być taka zupowata, a nie jak sos.
O, teraz ładnie pachnie. Ta mleczko waniliowe dało, wiecie, taką, no, podkreśliło całość. Zobaczymy, czy będziemy dolewać. Ja teraz spróbuję, ale myślę, że... dobra. Pycha. Ale imbiru troszkę jeszcze dam. I wiecie co? Jeszcze trzeba dać troszkę czosnku. Ale czosnku można dać właśnie już granulowanego. Znaczy granulowany albo taki, wiecie, w proszku. Ja w proszku dam. Pachnie ślicznie. A, jaka żółciutka, jak ładnie wygląda. Jeszcze soja sos. Także zawsze jak mleko wlejecie, będziecie musiały troszkę tam jeszcze doprawić. I teriyaki trochę dam. No ona jednak musi być taka, wiecie, no... no taka dość ostrawa. Czyli nie o to, to taka, no, wyrazista. I ścisnę jeszcze limonkę. Do końca. O, tak. Okej. I wystarczy. No ja myślę, że teraz po prostu wymieszam całość i to będzie chyba wszystko, jeśli o doprawianie. Każdy na swój smak niech sobie doprawi, bo tak naprawdę ciężko jest każdemu dopasować. Ale ja myślę, że teraz moja już będzie idealna. Ale jeszcze ją spróbuję raz. Mówię wam, jaka dobra. Nadzwyczajna zupka. No i co, po całej robocie? Mleka nie trzeba więcej dodawać. Gotujcie ją w taki sposób, żeby ugotować i podać i zjeść. No, znaczy, może ona tam troszeczkę, wiecie, postać na tym, na kuchni, ale starajcie się zrobić tak, żeby nie stała bardzo długa, bo jeżeli ją tak długo będziecie trzymać, to makaron nasiąknie tą zupą i zrobi się taki, no po prostu taki nieładnie to będzie wyglądać. No i nalewamy. Zobaczcie, kruchy długie, ale piękna zupka. Myślę, że taką zupą zaskoczycie domowników, zaskoczycie znajomych. I zupka tajska gotowa. Proszę. Wygląda przepięknie. Na pewno też tak smakuje. Spróbujemy. Aksamitna. Ale dobra, mówię wam. Aksamitna. Kluchy się ciągną. Pycha. Bardzo dobra. Ten posmak dał bardzo fajnie mleczko. Waniliowe, może być też kokosowe. Ale i curry, mówię wam, wspaniała zupa. Naprawdę. Także taka oto moja zupka. Ugotujcie sobie taką, jeśli macie na nią ochotę, bo ja mam na nią bardzo wielką ochotę. No i żegnam się z wami. I jak zwykle zapraszam do oglądania kolejnych moich odcinków. Jeśli wam się podobał, to oglądajcie następne. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się cieplutko, Kasia. Pa, pa.